Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję, że mogę przed takim szanownym gremium powiedzieć kilka słów o czymś, co jest duszą, sercem tego miejsca. Tego miejsca, które oczywiście związane jest z Fatimą. Tą w Portugalii, gdzie ukazała się Maryja Trójce Małych Dzieci. Skoro pochylamy się nad takimi ważnymi sprawami jak rodzina, dzieci, młodzież, przyszłość, wiara, ocalenie, zbawienie, to ja proponuję pewną drogę jedności, która może się opierać o czyn lub o intencje. Jak ojczyzna zagrożona, to jaki może być czyn? Bronimy ojczyznę. A jak ktoś nie może, to przynajmniej ma intencję, że oto chce kochać ojczyznę. Kochać Boga, kochać bliźniego. Mogą być szlachetne intencje i szlachetne czyny. Ale wydaje się, że w dzisiejszych tych czasach, kiedy to wszystko jakby narasta, wszelkie przeciwności, o których powiedział Benedykt XVI, zło, które w najprzeróżniejszych formach chce zdeptać wiarę, to szukamy inspiracji do tego czynu bądź intencji. Czym się kierować lub co zrobić? Oto, kiedy się, jak wiemy, kończy Fatima 13 października, dzieci mają trzy wizje. Wszyscy widzą słońce tańczy. A dzieci widzą trzy niezależne, następujące po sobie wizje. Oto tak podsumuje Łucja. Bóg zechciał zakończyć swoje orędzie w Fatimie w październiku 1917 roku trzema objawieniami, które traktuje raczej jako trzy wezwania podane nam do rozważenia. Po to, abyśmy mieli je na uwadze podczas naszej doczesnej pielgrzymki. Kiedy lud podziwiał w osłupieniu krąg słońca rozjaśnionego światłem obecności Bożej, małe dzieci dostrzegły obok słońca trzy różne objawienia, bardzo dla nas znaczące i wymowne. Widzą świętą rodzinę, jak Józef i Jezus błogosławią świat, a obok stoi Maryja. Potem widzą samego Pana Jezusa, jak błogosławi, a obok stoi Matka Boża Bolesna. A potem widzą Matkę Bożą Szkaplerzną. Dlaczego? Bo miała w ręku szkaplerz. I oto pierwsza wizja to święta rodzina. I Łucja bardzo pięknie, tak najbardziej skrótowo ujmując, powie, w czym dla nas święta rodzina jest wzorem, inspiracją, przykładem. I daje odpowiedź. Małżeństwo Józefa i Maryi stało się rodziną, kiedy w tej rodzinie, a pierwszym małżeństwie, narodził się Jezus. Każda rodzina, każde małżeństwo ocaleje i zrealizuje swoje powołanie, jak tam będzie Jezus. Bez Jezusa ani małżeństwo się nie ostoi, a tym bardziej rodzina nie wypełni swojego powołania. Zabiegać, aby był Jezus. W tym święta rodzina dla nas jest przykładem, by zrobić wszystko, by w małżeństwie, rodzinie był Jezus. I teraz Maryja daje nam odpowiedź, co zrobić, aby był Jezus w moim sercu, w moim życiu, w mojej rodzinie, małżeństwie. Co zrobić, by w innych środowiskach, wspólnotach, rodzinach był Jezus. No i właśnie na tym się pochylimy, do tego zapraszam. Kilka tylko takich najbardziej istotnych przypomnień. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, to, co Bóg przez Maryję prosi, jeśli to zrobimy, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. Ale jeśli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Wtedy papieżem jest Benedykt XV,
A dzieci, które nawet nie wiedzą, kto to jest papież, mówią, że będzie Pius XI i będzie jakieś światło na niebie. A jak to będzie? To będzie znak, że ludzie dalej grzeszą, a więc będzie oczyszczenie. Będzie kolejna wojna, a jeszcze bardziej destrukcyjna. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. A więc widzimy nabożeństwo do Serca Niepokalanego w kontekście zła, które grozi zniszczeniem świata. Jak mu stawić czoła? Żeby temu zapobiec. Maria mówi, że przyjdzie, by żądać poświęcenia Rosji i wynagrodzenia w pierwsze soboty. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Bardzo aktualne słowa, wypowiedziane 105 lat temu. Widzimy cały czas, ja specjalnie cytuję te słowa, żeby nie uprościć, nie zubożyć Fatimy, że to jest tylko pewna forma pobożności, jak coś zmienić w swoim sercu. To tak, ale Fatima to również jak zmienić świat. Nie tylko serce swoje. Ona ma wymiar globalny. Jak zmienić bieg dziejów. I stąd, kiedy mówimy o Fatimie, proszę mówić o tym, czym ta Fatima jest. Dzień 13, który jest najbardziej rozpoznawalny w tożsamości fatimskiej, jest tylko i wyłącznie tradycją, wspomnieniem. Przez dzień 13 nie wypełniamy orędzia. To jest tylko wprowadzona przez ojca Formigao, który był zauroczony pobożnością z Lourdes i chciał ją przeszczepić do Fatimy. A kiedy Fatima nie była zatwierdzona, to wprowadził tą pobożność, by ratować Portugalię, pokazując, jak to się dzieje we Francji. Bo Maryja w Fatimie prosi o te cztery rzeczy. Pokuta. Pokuta za grzeszników. Jak się czasem kłóci Franciszek z Łucją. Przecież Matka Boża prosiła się modlić za grzeszników. Nie. Maryja prosiła za grzeszników składać ofiary, a modlić się prosiła o pokój na świecie. Więc kiedy mówimy o pokucie od spotkania z aniołem, z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę. I od razu podsyła intencję, by pocieszyć Boga, by ratować biednych grzeszników. Modlitwa różańcowa, nie. Codzienna modlitwa różańcowa. To jest przepis i zarazem wskazanie co do owocności. Ona będzie owocna, kiedy będzie codziennie. Poświęcenie się niepokalanemu sercu. Papież z biskupami, tak. Ale jak Łucja potem powie, to jest serce, które dla nas ma być drogą, schronieniem, ratunkiem, bo ma nas prowadzić dokąd? Do Boga. Nie, żeby było pięknie, żeby było bogato, żeby było szczęśliwie. Ona obiecuje doprowadzić nas do Boga, jak się poświęcisz Maryi. I czwarte, to dzisiejszy dzień. W ten dzień, w pierwszą sobotę danego miesiąca, przez 5 kolejnych miesięcy, czynić wynagrodzenie. To jest Fatima. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, wtedy nadejdzie triumf niepokalanego serca, poprzedzony czasem pokoju i nawróceniem Rosji. To takie resume, najkrótsze jakie możliwe. To zobaczmy teraz tą drogę, którą podjął Kościół. Pierwszy z papieży to Pius XII, który pokazuje światu Fatimę. Wojna w roku 1942 sięga swego zenitu i wydaje się, że nie ma żadnej siły, by odwrócić bieg dziejów. I papież jako pierwszy wskazuje Fatimę przez poświęcenie Rosji. Nie czyni tego tak, jak to byłoby we wskazaniu, że ma być z wszystkimi biskupami całego świata, ale czyni tyle, ile jest to możliwe. A skoro nie było to możliwe, by to uczynić z wszystkimi biskupami świata, kieruje zaproszenie do wszystkich episkopatów, by ten akt ponowiły.
I oto rozpoczyna się ta nasza Polska, można by rzec. Droga związana z wielkim prymasem Augustem Chlądem. I na tym ja się będę teraz koncentrował, żeby pokazać tą drogę ku jedności przez to, co wskazał prymas Chląd. Jaką on drogę dostrzegł, wskazał i rozpoczął. Oto kiedy dokonało się to w roku 42, 25. rocznicę objawień, poświęcenie Rosji, kraju, gdzie szczególny czci doznaje ikona. Kiedy Ojciec Święty zachęcił inne episkopaty, to polski episkopat w lutym 46 roku przez usta prymasa Chlonta mówi w ten sposób. Będzie miało miejsce przyłączenie się do powszechnego chóru, który za najwyższą zachętą i przykładem Ojca Świętego Piusa XII wszystkie katolickie narody składają Najświętszej Panie. Jest to znamienne, bo prymas, kiedy jest na emigracji we Francji, nosi cały czas pytanie i rozważa je, co zrobić, jak ratować Polskę. Wojna się skończy, co zrobić? Ale jeśli to będzie akt poświęcenia się, a już jedenśmy złamali, to możemy ściągnąć kolejne lata niedoli za krzywoprzysięstwo. I ten akt Piusa XII, jego zaproszenie przełamuje wątpliwości prymasa. Wie, że będzie droga Maryi i to będzie droga poświęcenia się właśnie w tej drodze, by wypełnić fatimską prośbę. Kiedy jeszcze jest we Francji, zobaczcie, pisze list do ojca Raczyńskiego. Po lekturze pamiętnika ojca Kordeckiego o obronie Jasnej Góry pisze tak. Wszystko skończy się znów ślubami. Tym razem, jak mocno wierzę, dochowanymi w porywie nowego życia. Poświęcić się to jedno, ale owocność będzie, kiedy będziemy wierni temu, co ślubujemy. Bo jak nie, to krzywoprzysięstwo to grzech. Ja przywołuję tylko tak, żeby przyznając pewne fakty, że pierwszym krajem, który odpowiedział na prośbę papieża, była Francja. 22 marca 43 rok poświęca się Niepokalanemu Sercu. Drugim krajem, 3 października, to jest Holandia. W Polsce jedynie parafie archidiecezji warszawskie poświęciły się Niepokalanemu Sercu. Mówię o tym dlatego, by ukazać prawdziwość wątpliwości prymasa. Nie wystarczy się poświęcić. Bo lekarstwo mówi, poświęć się i wynagradzaj. Jak tylko zrealizujesz jedno, ono będzie niepełne, nie będzie owocności. I to, co powiedział kardynał Eyck w Maastricht na stulecie Fatimy, kiedy dokonał ponownego poświęcenia Holandii, mówił o umierającym kościele w Holandii. Jak uratowałaś, Maryjo, kościół w Portugalii, uratuj kościół w Holandii. Ale znów nie padło słowo o codziennym różańcu i nie padło słowo o pierwszych sobotach. Rozpoczynamy drogę. Prymas sobie z tego zdawał sprawę. To nie w jednym spektakularnym akcie jest ocalenie, tylko w wypełnianiu prośby, o czym prosi Maryja. I stąd, kiedy wraca do Polski, pierwszym aktem, który jest podjęty przez Kościół w Polsce, on rozmyśla i daje inspirację, by Kościół podjął co? Poświęcenie. Jakie? W duchu Fatimy, by oddać Polskę, jej przyszłość, Niepokalanemu Sercu Maryi, bo oto Rosja wbija pazury w duszę polskiego narodu, a o Rosji przecież mówi ta piękna Pani i powiedziała, co zrobić. Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów, ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z jej niebieską królową, dla której naród ma odwieczną, serdeczną i rodzimą cześć. Po szwedzkim potopie ślubował jej nową i gorącą służbę król Jan Kazimierz. Teraz sam naród i kraj cały poświęca się uroczystym aktem Matce Najświętszej, jej Niepokalanemu Sercu, obierając ją znowu na patronkę swoją i państwa oraz oddając w jej szczególną opiekę Kościół i przyszłość Rzeczypospolitej. I teraz te słowa prymasa. Przywiązujemy wielką wagę do uroczystego oddania się narodu Niepokalanej Dziewicy. O ile akt ten dokonany zostanie z wiarą i uzupełniony czynem,
Poświęcenie w roku 1946 to nie miało być jednorazowe wydarzenie. To rozpoczęcie pewnej drogi, która zjednoczy wszystkich Polaków przy niepokalanym sercu. Przy niepokalanym sercu Matki. Oto na konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie, to jest kilka miesięcy po tym poświęceniu, rok 1947, biskup Czajka wygłosił referat, co Polska może uczynić dla kultu niepokalanego serca swej królowej i pani. Postulował wprowadzenie nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca. To miało być oczywistością. To się nie stało. Prymas mówi o tolerowaniu wspomnianego nabożeństwa pierwszych sobót. Dlaczego? Bo nie było żadnego wprost głosu Kościoła, jaki jest status tego nabożeństwa. Więc kieruje zapytanie do Stolicy Apostolskiej, jak rozumieć nabożeństwo pięciu sobót. Brak decyzji w tej sprawie, by wydać odezwę, ale najlepszym wypełnieniem będzie, jak mówił w ten czas, by krzewić kółka różańcowe. Tu również nie daje żadnej dyrektywy listu pasterskiego, bo chce, by to zrobić jedną odezwą całego episkopatu. Wróci odpowiedź z Watykanu i będzie głos Kościoła. Przed śmiercią niestety prymasa odpowiedź nie nadeszła. Oto wszystkie podręczniki, materiały, które są wydane, by formować polski naród, by to z wiarą było uczynione, bo to miało być w parafiach, w diecezjach, a potem na Jasnej Górze 8 września. Zobaczcie, chociażby jedna z książek, taki wiodący podręcznik dla kapłanów, rozpoczyna się takimi słowami. W przeżyciach społecznych jesteśmy często skłonni zadowolić się tylko uczuciowo przeżywaną stroną zewnętrzną, wzniosłymi przemówieniami, uroczystymi obchodami, mało zwracając uwagi na treść. Wracamy do życia bez większej zmiany wewnętrznej, lecz nie łudźmy się. To jeszcze nie przemiana duchowa narodu. Teraz pora na wielki trud wychowawczy, który nas może zmienić wewnętrznie. Bo trzeba po tym poświęceniu kontynuować to, co Fatima nam wskazuje. I stąd postuluje się wprowadzenie pierwszych sobót miesiąca. Czekamy na odpowiedź kongregacji. Mówi się o budowie w Warszawie pomnika odnowionego przymierza z Najświętszą Marią Panną w formie Bazyliki Królowej Korony Polskiej i przeprowadzenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w roku 1948. Prymas zobaczył, bo widział w czasie wojny peregrynację figury Fatimskiej po Francji i zobaczył takie duchowe poruszenie we Francji. I mówi, to jest ta droga. Tu trzeba zrobić pierwsze soboty, robić peregrynację, wspólnie z Węgrami ona miała być. No właśnie śmierć prymasa wszystko jakby zmienia. W tym poświęceniu uczestniczą również zakony w Polsce, które ocalały znów jedność. Zróbmy coś razem jako osoby życia konsekrowanego. Poświęcamy się niepokalanemu sercu. I wszystkie zakony zaślubowały. Codzienny różaniec i pierwsze soboty. Jest to jedyny akt o takiej randze i takiej jedności, który był dokonany 19 sierpień 1946 rok. Wszystkie zakony. Od dzisiaj codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca. Ratujemy katolicką wiarę w naszej ojczyźnie. Jak ocalimy katolicką wiarę, ostoi się Polska. Będziemy dalej jednością. I oto 8 września 1946 roku prymas August Chlond wraz z całym episkopatem dokonuje aktu poświęcenia niepokalanemu sercu Polski i Kościoła w Polsce. Jest to, jak pisał Tygodnik Niedziela, była to największa religijna manifestacja wiary w dotychczasowej historii Polski. Milion ludzi skupionych tłumnie, tłoczno i ciasno, jeden tuż przy drugim na jednym placu, głowa przy głowie, morze głów ludzkich. Było razem ponad milion, był to więc milion ludzi, milion Polaków i Polek, które nie ulękły się niewygód i morderczych warunków. I kto na własne oczy oglądał ów milion dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego zapomnieć nie może. Tak się rozpoczyna Fatima w Polsce. Tam nie ma słowa na temat dnia 13. Fatima to niepokalane serce, to codzienny różaniec,
to pokuta za grzeszników, bo o to prosiła Maryja. Dzień 13 pojawił się po zamachu w Polsce, by przypominać Fatimę. Wypełniamy ją przez nabożeństwo do niepokalanego serca. I teraz te słowa przestrogi, jeszcze raz je zacytuję. One padły w Paryżu. Ojciec Aleksander Jełowicki, 200 lat po ślubach Jana Kazimierza, 200. rocznica, mówił, że Polska upadła, ponieważ nie dotrzymała przysięgi złożonej Bogu i Maryi, lecz powstanie rychło, skoro wypełni zobowiązania. I to również zostało podjęte w roku 1946, te słowa. Jak Polska nie wypełni tego, co ślubuje, to zło będzie niszczyć, rozbije jedność, jedność wiary, jedność rodzin, jedność Polski. Nie popełniajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez ślubowanie zobowiązań. To dlatego. Poświęcenie to nie wszystko. Dobrze będzie z okazji tego oddania się osobistego Najświętszej Pannie postanowić sobie czcić ją co dzień przez jakieś uczynki pobożne i dobrowolne umartwienia. Ale właśnie, tak jak jest to pięknie przywołane jako przykład przysięga małżeńska, chodzi o to, że nie tylko kiedy ślubujemy, ale kiedy wychodzimy ze świątyni, mamy żyć treścią aktu przysięgi złożonej przed Bogiem i potwierdzonej przez kapłana. I teraz znów Polska się poświęca. Składa ślub Maryi Królowej. I teraz chodzi o to, żeby nie każdy coś sobie robił. Najpiękniej będzie, najlepiej będzie dostosować się do tego, czego sobie sama ona w słynnych objawieniach serca swojego w Fatimie życzyła. Prócz bowiem poświęcenia się jej niepokalanemu sercu, do najistotniejszych części naszego do niej nabożeństwa należy codzienny różaniec i pierwsze soboty. To Polsko rób. Bądźmy razem w ten sposób zjednoczeni. Jak to będzie, to wypełniamy co? O co prosi Bóg. Realizujemy Bożą, nie ludzką, Bożą receptę. A jak się realizuje Bożą receptę, to są zupełnie innej rangi owoce. Oto na Jasną Górę przybyła cała Polska i w imieniu całej Polski zostały zaciągnięte zobowiązania. Cała też Polska musi je wypełnić. Poświęcenie to nie wszystko. Poświęcenie jasnogórskie narodu polskiego, niepokalanemu sercu Maryi, było najwspanialszym aktem hołdu złożonym przez Polskę Boga Rodzicę. Podobnej manifestacji, podobnych tłumów Jasna Góra nie widziała nigdy przedtem. To podręcznik, który został wydany przez siostry wizytki w roku 1948 jako pomoc duszpasterska dla kapłanów w Polsce. Sama Matka Najświętsza wyraziła życzenie we Fatima, aby poświęcono świat jej niepokalanemu sercu. Ale jednym i tym samym zdaniem wyraziła także życzenie o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Teraz realizacja tego, co było ślubowane. By wypełnić zaciągnięte przez ślubowanie zobowiązania. By wypełnić Bożą receptę. By zjednoczyć naród przy czymś wspólnym. Nie każdy coś, tylko przy tym wspólnym coś my ślubowali. To miało być przy sercu Maryi. Oto pierwsza rocznica. Stąd odezwa episkopatu w 30. rocznicę objawień fatimskich. Nie wszystkie jednak życzenia Matki Najświętszej zostały spełnione. To dopiero kilka miesięcy po poświęceniu. Ale już jest przezorność, już jest mobilizacja, przypomnienie. W objawieniach nie ograniczyła się Matka Najświętsza do wezwań pokutno-poprawczych, ale ujawniła ludzkości sposób uzyskania łaski Bożej, które, jak wiemy, nie można zasłużyć, tylko wymodlić, wyprosić lub wybłagać. Tym środkiem wybłagania ma być prócz różańca kult niepokalanego serca Maryi w formie przyjmowania komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Jeżeli ludzkość z tego środka skorzysta, będzie ocalona. To jest 47 rok. I ta odezwa kończy się tak. Czy można być głuchym i zatwardziałym na to wezwanie? Już sama miłość i wdzięczność, jeśli nie instynkt samozachowawczy, nakazuje uwzględnić słowa Maryi i do treści iść się zastosować.
Czas najwyższy zadośćuczynić życzeniu Matki Najświętszej, zwłaszcza, że periculum in mora, niebezpieczeństwo w zwlekaniu. A więc poznaliśmy tak w pigułce Fatimę. To jest pokuta za grzeszników, codzienny różaniec, poświęcenie się niepokalanemu sercu i wynagrodzenie w pierwsze soboty. W takim największym skrócie zobaczyliśmy fundamenty, jak się rodziła Fatima w Polsce. Ona miała zjednoczyć naród przy Maryi, przy jej sercu. Czy to będzie fatimska, czy ludzimierska, czy jasnogórska, czy gieczwałska, przy niepokalanym sercu Maryi. To miał być znak jedności. Poświęcamy się, bo tak prosi Maryja, tak prosi Kościół. To jednoczy się ojczyzna wraz z prymasem przy sercu Maryi. Tą drogę wskazał Kościół, bo czasem gdzieś funkcjonuje w takim ludowym przekazie, że pierwsze soboty to jest jakaś pobożność ludowa, która nie ma zatwierdzenia mandatu Kościoła. Dyrektorium o pobożności ludowej liturgii 2001 rok, podpisana przez Jana Pawła II, wskazana jest poprawna forma kultu niepokalanego serca Maryi. W punkcie 174 jest mowa jednoznaczna o Fatimie, o tym, że mamy się oddać, czy też poświęcić sercu Maryi i praktykować 5 pierwszych sobót miesiąca. Jedynym źródłem, które mówi o 5 pierwszych sobotach, jest tylko Fatima. I oto w tym miejscu, jak wiemy, na stulecie dokonało się ponowienie poświęcenia Polski i Kościoła niepokalanemu sercu Maryi w wymiarze niezmiernie wymownym. Od prezydenta przez parlament i rząd i cały episkopat. Zostały ponowione te słowa poświęcenia, które uczynił prymas Polski August Lont. Zjednoczył Polskę przy sercu Maryi. To jest źródło, na którym budujemy nową historię Rzeczypospolitej po zakończeniu II wojny światowej. Episkopat w liście, jak wiemy, z racji setnej rocznicy objawień przypomniał, byśmy nie byli biernymi, ale czynnymi uczestnikami orędzia. Przez co? Przez nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca. Ale to nie tylko pierwsza sobota i coś maryjnego. To jest spowiedź, różaniec, kwadrans medytacji i przyjęcie Komunii Świętej. A wszystko ma być zjednoczone intencją wynagradzającą niepokalanemu sercu Maryi. O to prosiła Maryja. I stąd tu już od wielu lat wychodzi inicjatywa tu z polskiej Fatimy, by zjednoczyć Polskę, świat w pierwsze soboty miesiąca. Ale zrobić to nie, bo w badaniach, które były prowadzone we wszystkich parafiach w Polsce, 87% polskich parafii odpowiedziało, że są pierwsze soboty. Ale jak się czyta, jakie są warunki, tam jest wszystko. A Maryja nie prosi, jak każdy chce, by to małe małżeństwo wyglądało, tylko ma być spowiedź, różaniec, medytacja i Komunia Święta. Najważniejszy warunek, jak mówi Łucja, intencja. Czy świadomie chce wynagradzać niepokalanemu sercu. Z tych badań, patrząc po warunkach, które w parafiach są, to jest około 3,5 tysiąca polskich parafii. Tak można domniemywać. Ja tu podałem, mamy stały kontakt właśnie z parafiami w Polsce, to jest 1703 parafie. Tak to mniej więcej wygląda rozłożenie w Polsce. W ten dzień jednoczymy się robić dokładnie to, o co prosiła Maryja. Na nabożeństwie wynagradzającym w pierwsze soboty. Tak wygląda Europa. Jest rozsiane po różnych miejscach. Tak wygląda świat. Mówimy o tych nabożeństwach, tych miejscach, których my tu w Zakopanem mamy stały kontakt. A więc od Ameryki po Australię gdzieś pojedyncze punkty są. A więc pewien zaczynek jedności jest. Idea jest taka. Czyn. Jaki czyn? Ten, który wskazał Bóg, rozeznał Kościół i Kościół wskazał. I zrobić tak, wedle przepisu, jaki dał Bóg i Maryja. By zjednoczyć się świadomie. Zabiegać o Jezusa przez niepokalane serce. Zwróćcie uwagę, kochani, ta ostatnia wizja Trójcy Świętej
z Maryją, kiedy prosi o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu. 29 rok, 13 czerwca, Tuj. Ta woda, która się układa w napis, łaska i miłosierdzie, która wylewa się z Trójcy Świętej przez serce Maryi na świat. Mamy dojść do Boga przez Niepokalane Serce. Jak jeden z czynów. To jest pierwsze soboty miesiąca. Zrodziła się też inicjatywa w Polsce i już się rozlewa po świecie, określana męskim różańcem. Chcę to zaznaczyć i podkreślić, by nie mylić z innymi wspólnotami. Męski różaniec to nie jest wspólnota. Często się mówi wojownicy Maryi czy jakieś inne rycerze Chrystusa. To jest inicjatywa, która łączy mężczyzn na nabożeństwie pierwszej soboty w pierwszą sobotę. Publicznie wychodzą z różańcem. Wiem, że to już jest wiele, wiele krajów. Jak już z Zakopanem chłopy wychodzą na chrzeptówki, to naprawdę musi siać się coś wielkiego. A to się dzieje. Pierwsze to czyn. Jaki? Na przykład pierwsze soboty. Nie jedyna to jest droga, ale bardzo konkretna, którą wskazuje Bóg. Możemy się zjednoczyć, robić coś, co jest jednoznacznie Bożym wskazaniem. Druga sprawa to jest intencja. Jaka intencja? By Maryja była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Święty Andrzej Bobola mówi, wy chcecie Maryi jako swoje patronki. Patronem to jestem ja, mówi święty Andrzej Bobola. A wy macie Maryję, która ma być królową i macie ją kochać. Po to się ukazuje, między innymi w Strachocinie. Po co pisał święty Ludwik traktat? By Maryja była bardziej znana, bardziej miłowana, bardziej czczona. Po to napisał traktat i nabożeństwo do Maryi. I w Fatimie się dowiadujemy, co to znaczy czcić tak Maryję, że aż to się Bogu podoba. To Maryja powie w czerwcu. Jezus pragnie, abym była bardziej znana, bardziej miłowana. Pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. No to znamy Boże pragnienie. Rozeznajemy, co mamy robić. Jeśli znamy Boże pragnienie, to mamy intencję. W tej intencji, żeby coś zrobić. Żeby Maryja była bardziej znana, bardziej miłowana. No i właśnie, żeby to nabożeństwo, które jest pragnieniem Bożym, poznał i wypełnił świat. To już nie mówimy co. To jest ta idea jednej intencji, która również wypłynęła z tego miejsca po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej, by nas nie każdy może coś zrobić. Próbować prowadzić pierwsze soboty. Czasem może nawet trudno mu jest z nich uczestniczyć. To jest druga droga. Zrób cokolwiek dobrego, ale w konkretnej intencji. Nie w jakiejś. Niech nas zjednoczy jedna wspólna intencja. Z miłości do Maryi uczyń cokolwiek, by była kochana, znana, by jej orędzie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Bo jak to się stanie, to Polska i świat zjednoczą się na modlitwie przy sercu Maryi. W ten dzień, jakim jest pierwsza sobota miesiąca, możemy się wszyscy zjednoczyć i czyniąc to samo, co jest Bożym pragnieniem. Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje. No właśnie zrobić coś razem. Nie ja to, ty to. No właśnie, by wypełnić. Właśnie jedna intencja. Jednoczy nas przez wspólną jakby cel. W tej intencji tu jest znów zrób cokolwiek. Jakiekolwiek dobro. Ofiary, cierpienia, modlitwy, cokolwiek. Nie jest powiedziane co, ale w jakiej intencji. Bardzo konkretna. I oto tak więcej wygląda, jeśli chodzi o krucjatę innej intencji. To są parafie, wspólnoty zakonne, pojedyncze osoby. Tak mniej więcej to się rozkłada, jeśli chodzi o Polskę. Tak to już wygląda, jeśli chodzi o Europę. Już widzimy więcej. To już tak Anglia, Walia, troszkę Szkocji. Najbardziej jakby i Niemcy. I tu mamy świat. Już więcej tych punktów. Bo w tych miejscach ludzie mówią, nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w tej intencji,
w stanie ofiarować jakiekolwiek dobro. I oto jedna intencja już jest na wszystkich kontynentach, w 42 krajach i już ponad 1 000 000 osób wpisało się do Księgi Krucjaty jednej intencji. Tutaj byłem pytany, czy powiem o tej skrzyneczce. To jest właśnie Księga Krucjaty jednej intencji. Tu jest wszystkie osoby, które się wpisały, więc 1 109 000. Te osoby zawsze w pierwszą sobotę są tu omadlane w świątyni i zawozimy tę księgę zawsze do Fatimy, do sanktuarium i tam za te osoby się modlimy. To jest jakby dar od nas, żeby modlitwą otoczyć te osoby, które jakby fizycznie wpisane są w Księgę Krucjaty. A w Fatimie również, kiedy jesteśmy, robimy kopię i tam zostawiamy już na zawsze te imiona pod stopami Matki Bożej. Tam już zostają, żeby był taki jakby też i namacalny znak. Jesteście tam, gdzie to orędzie wypłynęło. Jesteście u stóp swojej pani orędowniczki i hetmanki. Więc jedna intencja, co zrobisz, twoja sprawa. Kiedy, ile, twoja sprawa. Ale tym, co łączy, jest intencja. Wszystkich tutaj na tym świecie łączy to, by dla Maryi była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Ktoś ofiarowuje jakieś dobro. Od cierpliwego znoszenia wieku, choroby. Jedno z pierwszych zgłoszeń to było z Brazylii. Ofiarowuje tęsknotę za ojczyzną. Tego typu ofiary. A więc prymas Polski wskazał nam drogę, jaką Fatima. Jedna to jest czyn, by zjednoczyć się w pierwsze soboty i zrobić tak, jak prosiła Maryja. Dlatego on skierował pismo do Watykanu, jaki jest status owego nabożeństwa. Stąd przypomniałem owo dyrektorium o pobożności ludowej, że Kościół, mówiąc o Fatimie, mówiąc o nabożeństwie do Niepokalanego Serca, wskazuje jednoznacznie, by się poświęcić sercu Maryi i wynagradzać w 5 pierwszych sobot. To jest czyn. A drugi to właśnie może intencja, która w codzienności nas zjednoczy. Sobota to jest jeden dzień w miesiącu. Ale żeby on był, trzeba gdzieś skruszyć te łańcuchy zła, które gdzieś cały czas próbują wykrzywiać Fatimę. Skierować ją na jakieś drogi sensacji o trzeciej wojnie, o wojnie z Chin, o 3 dniach ciemności, o tym, że Łucję podmieniono i to nie jest ta Łucja, to się rozlewa lotem błyskawicy. A Fatima, no właśnie, największym wyzwaniem co do czynu jest praktyka nabożeństwa w ten dzisiejszy dzień. To jest jeden dzień w miesiącu, ale aby on był, to właśnie to jest dzieło duchowe, by ożywiać, otwierać serca, mobilizować, żeby każdy z nas złożył to ziarenko, by to, o co prosi Maria, się wypełniło. To jest owa intencja. Tak w największym skrócie można by pokazać, zachęcić dwie drogi. Drogi, które są, można powiedzieć, w fundamentach naszej powojennej historii. Te drogi rozpoczynając, kontynuując, ożywiając, miejmy świadomość, że wypełniamy zaciągnięte przez poświęcenie się w roku 1946 zobowiązania. Jeśli Polska nie wypełni, dopuści się krzywoprzysięstwa. Dlatego tu z polskiej Fatimy zawsze płynął i płynie i będzie płynął apel, by podjąć owo nabożeństwo. Tak jak prosiła Maryja. A jeśli je podjęliśmy i rozumiemy, czym ono jest, to przez jedną intencję otwierać inne ludzkie serca, by podjęły to dzieło. Dzieło, które jest Bożym pragnieniem. Oby się to stało, co daj Panie Boże. Amen. Dziękuję za cierpliwość.